Słuchajcie, witam Was w nowym vlogu. Tak się tu chciałam odezwać, bo się ogarniam i powiedzieć, jeżeli wcześniej nie mówiłam, słuchajcie, ale jestem zachwycona Glam Sponge'em. On po namoczeniu to jest taki wielki i po prostu, ja nie wiem, ja zapomniałam, ja kiedyś miałam Glam Sponge'a, słuchajcie, ale no jest rewelacyjny. Jest to o wiele lepszy od Real Techniques, a ten z Real Techniques różowy. Wiecie, ja go nie drękuję jeszcze, ale po prostu no bardzo chciałam sobie w końcu tego użyć. Już używałam i po prostu nie mogę przejść już do tego. Użyję sobie dzisiaj Linerę, to jest fajne, z witaminą C. A, i jeszcze mam nowość z Glam Shopu. Dobra, to ogarnę bardziej twarz i Wam pokażę to, bo chyba właśnie Wam jeszcze nie pokazywałam. Słuchajcie, trochę się ogarnęłam. Wzięłam Was tutaj, żeby właśnie Wam pokazać tą nowość z Glam Shopu, bo Hania wypuściła taką, że tak powiem, tak, oprócz paletek, cieni, tysiąca innych rzeczy, no bo to już naprawdę niedługo to będzie, no tego jest multum, akcesoria, dodatki, rzęsy, wiecie, cienie, pudry, rozświetlacza, doszło sekcja do ust, tak, kolorówka, kredki, szminki i błyszczyki. I ja zakupiłam sobie błyszczyk Złoty Nude, Glam Błyszczyk do ust. Taki to jest błyszczyk. Już jakiś czas temu, ten ktoś z Was jest ze mną na Instagramie, to widział. Nawet krótki filmik jest chyba. Moje wielkie wow, ale chciałam właśnie Wam pokazać. Zobaczcie. Powiem Wam, że ten błyszczyk jest bardzo gęsty. I co mi się w nim podoba? O, widzicie? Że to jest właśnie taki fajny nude. No wiadomo, teraz wychodzimy na zewnątrz, to są te maseczki, więc tak usta, no tak średnio, nie? Słuchajcie, widziałam na spacerze w niedzielę, dziewczyny malują usta, więc z tymi maseczkami to też jest osobny temat i podejście i ten. W każdym bądź razie jest bardzo gęsty, właśnie zaraz Wam tutaj pokażę. I co mi się w nim podoba, co chciałam powiedzieć, słuchajcie, błyszczyk jak błyszczyk, no to nie będzie tak długotrwała szminka i tak dalej, natomiast mega mi się podoba to, że jak schodzi, to nie zostawia Wam grudek i w kącikach ust. Ja mam tendencję, że dość dużo, nie wiem jak to nazwać, ślinianki wydzielają mi śliny i często się zdarza, że jak coś, jakiś produkt z ust mi schodzi, to potrafi mi się tutaj w kącikach zbierać i tak rolować jakby błyszczyki, i to szczególnie błyszczyki, bo jeszcze szminka, wiecie, to ja wklepuję ją i to jest takie masełko i jest ok, a on pomimo, że jest gęsty, bardzo gęsty, to ściera się tak, wiecie, no tak jak błyszczyk, to nie jest coś długotrwałego, ale przepięknie się właśnie ściera, że jak go tak zjecie w ciągu dnia, to nie zostawi Wam, wiecie, takiego lakieru, takiego, wiecie, wiecie, takiej warstewki, nie wiem, nie trzeba go zmywać, domywać, nie muszę patrzeć, czy mi na przykład w kącikach ust nie zostały, wiecie, takie grudki, takie no nieładne, no błyszczyk jeszcze dalej, to tak jak błyszczyki zostają, to tak często zostaje, wiecie, takie, no jakbyście mieli zeschniętą ślinę, serio, także mega mi się podoba właśnie, jaką się utrzymuje na ustach, nie jest rewelacyjnie długo, ale bardzo ładnie schodzi i wygląda naturalnie. Tutaj chcę się jakoś przybliżyć. Krzywo oczywiście, no ale jesteśmy we vlogu, słuchajcie. Widzicie? Wow? Wow! To jest naprawdę wow. Naprawdę. Widzicie, jaki... On jest gęsty, ale nie jest klejący i jego...
Można jakby doklepać, ale nie trzeba. Przepiękny jest. Jest no właśnie taki nude, przekręcacie się, taki nude, który wiecie, naprawdę będzie pasował wielu osobom. Ładny jest, nie? Tutaj jak się napije wody, to zobaczcie, troszeczkę zostawia, ale nadal jest. Bardzo ładnie wtapia się właśnie w usta. Jak będziecie pić, to on będzie dłużej oczywiście. Jak się je, no to on się tam zjada jakby, nie? Ale mega mi się podoba ten w ogóle kolor, bo to jest taki dzienniak, wiecie, i taki po prostu, o, taki lekki błysk. Jako błyszczyk, a błyszczyk jest dość taką niewdzięczną, powiedziałabym, formą, no to po prostu ten kolor, no to nie, ja przynajmniej w drogeryjnych tych nie znalazłam takiego fajnego koloru. No ładnie zęby też wyglądają właśnie, także no na pewno świeżo to wygląda i tak letnio. Także właśnie chciałam Wam wspomnieć o tym błyszczyku z Glam Shop. Nie wiem, czy ktoś z Was ma. Mam sobie jeszcze, słuchajcie, tutaj muszę ogarnąć i zaraz się też zbieram. W ogóle dzisiaj jest taka pogoda, wczoraj to było lato, a dzisiaj jest taka, wiecie, wiosna, słońce, ciepło, 20 stopni, ale jest taki wiaterek wiosenny, więc taka zdradliwa pogoda. I tak się właśnie zastanawiam, czy założyć spódniczkę, jakie rozkminne, czy spodnie, bo jeszcze w tym roku nie kładłam spódniczki. Wiecie co, patrzyłam, słuchajcie, bo ostatnio, jak wiecie albo nie wiecie, robiłam porządki w szafie i nie mam wieszaków na spódniczki i na Allegro znalazłam fajne wieszaki, takie wiecie, zwykłe, tak naprawdę sklepowe, ale w takim różnych fajnych kolorach i naszło mnie właśnie na fioletowe, są zielone, różowe, żółte nawet. Tutaj Wam, nie wiem, może pokażę. O, widzicie? Takie fioletowe. Więc je sobie zamówię. No, mam pewien pomysł. No, ale to myślę, jak to stworzę, to wtedy o tym pogadamy, bo jak ja już zauważyłam, że jak o czymś mówię czasami, nie wiem, ludzie mówią, że jak się coś zapisze, powie, no to wtedy umysł jakby tak to realizuje, bo ma takie bardziej jakby zobowiązanie, nie? No ale u mnie to nie zawsze się sprawdza, powiem Wam. Czasami, kiedy coś zapiszę, to później jak do tego wracam, to wydaje mi się to głupie, a jak od razu coś zaczynam realizować, to dopiero w trakcie tak wychodzi, czy to pójdzie, czy nie, ale już mam jakby etap za, wiecie, za sobą, że to realizuję. Nie wiem, z czego to wynika, to pewnie jakieś psychologiczne mam, natomiast jeżeli coś zapisuję, to później wracając do tego analizuję to jakby i często się zdarza, że odchodzę od tego pomysłu. No. A jak mam tak, że po prostu mam, robię, to jest, wiecie, i nawet, że to jest spontaniczne, nieprzemyślane i tak dalej, ale robię to. I nawet jeżeli to nie wyjdzie, to już mam, wiecie, ten etap, że zrobiłam to doświadczenie i to już jakby się zapisuje we mnie. I to mi daje jakby większą siłę sprawczą i motywacyjną. A kiedy coś zapisuję, wiecie, zapisuję sobie tak, co tam mam zrobić danego dnia. Mam ten robił dobrych myśli Beaty Pawlikowskiej, uwielbiam. Już od chyba 3 lat kupuję. W każdym razie i zapisuję tutaj, zapisuję tam, nie wiem, że mam złożyć filmik, że tam nakręcić, czy tak dalej. Natomiast zauważyłam i teraz jakby, nie wiem, inne trochę podejście, że mam pomysł, zapisuję, te pomysły mi przychodzą o różnej porze. Ostatnio było tak, że właśnie w nocy o 1 się obudziłam i po prostu mówię, muszę to zapisać, bo później zapomnę o tym. Natomiast kiedy nad ranem na to spojrzałam, to
zapomyślałam, a no dobra, no to zrobię to za jakiś czas. Nie wiem, czy tak macie. Natomiast jeżeli coś mi wpadnie i od razu to robię, to mam, wiecie, po pierwsze satysfakcję, że robię to spontanicznie i zrobiłam to. I to już wtedy, wiecie co, to już nawet jeżeli to jest porażką, nie wiem, i nie dało takich rezultatów, na jakich się spodziewałam, to i tak jestem do przodu o to doświadczenie. I kiedy już mój mózg to odczytuje, to ma więcej wtedy jakby, no dobra, tak, ale to, wiecie, jakby więcej jakby poddaje mi takich podważających, wiecie, jakby nie wspiera mnie w tym działaniu, tylko a no dobra, no ale to zastanówmy się jeszcze coś i tak dalej. Więc to, co chcę zrobić, to nie chcę tego zapisywać, zrobię to albo nie zrobię i tyle. Ale zauważyłam właśnie, że od pewnego czasu coś takiego mam. Nie wiem, jak wy macie właśnie, że no plany, coś, jakiś pomysł i tak dalej, to jeżeli go nie zrobię w danym momencie, to jeżeli go zapiszę, to później jest większe prawdopodobieństwo, że nie zrobię tego po prostu. Więc tak to mam. Nie wiem. Ale to mówię, wiecie, o takich sprawach rozwojowych, twórczych. O tym mówię. Tak, bo czasami po prostu mam dużo rzeczy do załatwienia i tak dalej, to sobie wypisuję, tak? To nie chodzi o to, ale chodzi mi o takie twórcze rzeczy, o takie inspirujące. To uwierzcie mi, że jeżeli nie usiądę, nie zrobię tego w danym momencie, kiedy to przyszło do mnie, to znaczy, że później zrobię to z wielkim rozmysłem i zupełnie inaczej niż wtedy spontanicznie to przyszło, a nawet większe prawdopodobieństwo, że po prostu tego nie zrobię, bo po prostu będę rozkminiać, że a właściwie po co, a co to za pomysł i tak dalej. Więc to, o czym teraz myślę, wpadłam na pomysł już od jakiegoś czasu, zresztą to nie jest jakieś coś nowego, ale to się cały czas krystalizuje. No i myślę, że już wiem, jak to rozwiązać, w jakim to kierunku pójść, ale no, trzeba to zrobić właśnie. Nie chcę ani zapisywać tego, ani gadać o tym, bo też jak coś powiem, to czasami później też, wiecie, rzeczywistość się za chwilę zmienia i na przykład to już jest nieaktualne. Więc powiem, jak już to zrobię. O, może tak. Także dajcie mi znać w ogóle, jak u Was jest z takimi inspiracjami, że macie jakiś pomysł, to realizujecie go od razu, czy właśnie zapisujecie, planujecie, rozkminiacie. Słuchajcie, jeżeli jest pomysł, to właśnie jeżeli go zapisuję, to zaczynam rozkminiać, a że to w ogóle co to za pomysł, a głupie, a po co to. A kiedy to robię, no to w trakcie wychodzi, czy to wyszło tak, siak. To tak samo, słuchajcie, jak z robieniem filmów. Ludzie myślą, a no jak ja to zrobię, muszę mieć sprzęt, a tak dalej i ten. Nie, siadaj, to co masz, robisz. Słuchajcie, robiąc, ucząc się, nie wiem, to powiem Wam, to szybciej w praktyce poznacie, co chcecie i jak chcecie. Czytając książki o fotografii, nie nauczycie się fotografować, dopóki nie zrobicie zdjęć, nie zobaczycie, jak to wygląda. Także i dlatego u mnie z pomysłami jest tak, jeżeli mam pomysł, to nie patrzę, nie zapisuję go, czy jak ten, tylko po prostu robię w danym momencie tyle, ile mogę. I w trakcie wychodzą właśnie te rzeczy i to jest o wiele szybsza droga, wiecie, bo od razu już tego, już od razu się stykam i jestem zadowolona, bo od razu realizuję to, a nie rozkminiam, realizuję i od razu widzę, czy to ma sens, czy napotykam jakieś przeszkody, czy trzeba pójść inną drogą. Od razu, wiecie, to się jakby Wam ukazuje, a jak rozpisujecie, to jest cały czas papier, tak? A umysł będzie Wam tysiące rzeczy podpowiadał, że tego się nie da, nie, i tak dalej. A jeżeli to robicie, mówienie jest trudne, pisanie jest trudne o tym, robienie
jest prostsze i od razu Wam pokazuje w ogóle drogi, do których byście przez papier myśląc nie doszli. Serio. Dobra, bo już się rozgadałam. Czas się zwijać jeszcze, bo myślę pranie puścić. Dobra, to widzimy się później, bo już tyle gadam. Chciałam założyć spódniczkę, ale w końcu ta pogoda taka. Jeszcze mam białe nogi, a nie chce mi się nakładać, bo bardzo fajny jest. Słuchajcie, ja sobie nakładam na nogi, o, to jest to water, takie rajstopy jakby, nie? Sally Hansen. Są świetne, bo naprawdę nie zostawiają plam, trzymają się ładnie, ładnie się zmywają i dają taką fajne, właśnie taką rajstopę, taką powłokę. Ale w sumie pogoda podobnie jutro ma być w ogóle jeszcze chłodniej, więc ten wiaterek jest taki, wiecie... Czarny ten z outletu, sweterek idealny, czarne spodnie, czarne buty, trochę gimnastyki, więc wiem, tam pokażę. No, torba. I będę się odzwać później. Powiem Wam, że mimo nawet wychodziłam na balkon, myślałam, że jest chłodnie, ja spokojnie mogłam założyć spódniczkę. Także jadę. Dobra, odezwę się później, bo mnie tu ucina trochę. O, spodziewajmy się w całym kraju, na północnym wschodzie kraju. Jutro zimni ogrodnicy. Właśnie, zimni jutro ogrodnicy, słuchajcie, i właśnie mówią, że nawet jutro śnieg może padać. Co on tak wymyjecie? Także właśnie ta pogoda jest taka trochę zdradliwa, powiem Wam. Więc... Wolniej się nie dało. Dobra, więc no właśnie, jutro dosłownie ma padać deszcz, a nawet śnieg, więc... Właśnie tak jak Wam mówię, a dzisiaj jest tak parno, chłodno, nie wiadomo jak. O, światełko nam minęło, ale może sobie popatrzycie, jak chcecie. Nie wiem, czy Wam się podobał ostatni vlog, taki, kiedy jechałam i gadałam do Was, więc nie wiem, a może z przodu sobie trzymadełko trochę widzicie, ale to trzymadełko jest niezłe, jak widziałam, słuchajcie, jak się nagrał ten vlog, który w tym momencie, kiedy to kręcę, to już na pewno widzieliście, no to nie trzęsło tak. Trzęsło tylko jak, wiecie, śpiący czy coś, więc... Dobra. Także jadę dalej, słuchajcie. Właśnie włączyć sobie chcę radio i klimę, a wtedy to będzie Wam szumieć. Raz, że klima będzie lekko szumieć, a dwa, że no radio nie może być, wiecie, w tle, bo to prawa autorskie, także słabe to jest. No, dobra, może odezwę się właśnie teraz na Insta do ludzi. No, to na razie, słuchajcie. Jestem tutaj na stacji benzynowej, widać ją? Nie wiem nigdy, jak się ją czyta. Kto wie, jak się ją czyta? Jule, Jule. Chwila.
przyciszymy przez chwilę. Powiem wam, że tutaj jest właśnie ta stacja i tutaj jest McDonald's. Nie wiem, czy widzicie. Może tu widać. W każdym razie powiem wam, że wolę kupić kawę właśnie na tej stacji niż w McDonaldzie. No. Jest bardzo fajna latte. I jeżeli kawa ze stacji, to z Orlenu też mi tak nie... No wiecie, wypiję, bo ja jestem kawoszką, uzależniona jestem, tak? Coffee lover. Ale jeżeli miałabym wybierać, to właśnie z tej stacji... Nie wiem, jak to się czyta, no. W każdym razie jest lepsza. Dobra, jadę dalej. Słuchajcie, byłam tutaj na Skoroszach, no i... Byłam i ostatni jogurt wzięłam. To jest właśnie ten jogurt typu islandzkiego Skyr. Pierwszy raz go będę używać i właśnie mam zamiar zrobić taki sernik na zimno z owocami. Taki deser tak naprawdę. No i jogurt grecki potrzebny jest do tego i ten Skyr. Dlaczego akurat ten? Myślę, że to chodzi o... Nie wiem, czy on jest homogenizowany, bogate białko, nawet nie wiem, jak on ma konsystencję, ale słuchajcie, ostatni, jeden, już miałam wziąć, bo taki jest pitny, ale pitny to chodzi o to, że za bardzo rozrzadzony, a to właśnie chodzi o tą konsystencję, ostatni. Nie wiem, wszyscy teraz szał na Skyr, albo wszyscy właśnie robią te takie serniki na zimno, więc no, zobaczymy. Kupiłam jogurt grecki, kupiłam galaretkę właśnie cytrynową. Dobra, jadę, się tu ugotuję, także wszystko mam. A i kupiłam sobie jeszcze tutaj właśnie w tym Carrefourze była ice coffee. Ja nie piję takiej, bo ona jest słodzona, słuchajcie, ale nie mam, mówiłam wam, że mam popsuty ekspres, nie mam popsutego ekspresa, tylko to, co ubija, wiecie, mleko. A takiej mocnej kawy, samej z ekspresu, to ja nie piję. No jak doleję mleko, ale to nie jest to samo, więc... Że tak powiem, na cięższe chwile, a poza tym ona stoi w lodówce i teraz jak tak ciepło, no to fajnie się napić taki. Ale generalnie ona jest za bardzo dla mnie słodka. Ale była tutaj, wpadła mi w ręce, więc... Nie wiem, jeszcze może podjadę sobie do Rossmana, bo tutaj jest taki fajny, duży Rossman. Tu jest natura... Wam kiedyś pokazywałam. Ostatnio tutaj stanęłam, tak? Z Karolcią. Przejadę się może właśnie do Rossmana, bo koło mnie ten Rossman to jest taki, że ja tam nie lubię chodzić, a tutaj może będzie mniej ludzi, także odezwę się jeszcze później. Powiem wam, że nic ciekawego w tym Rossmanie nie było, przynajmniej ja nic tam nie kupiłam, ale co kupiłam fajne było na promocji, co wam w denku, w którym się pokazywałam, mówiłam, była ta Himalaya za 8 zł i to jest ta z papają, którą uwielbiam, a teraz kończy mi się ta z ananasem, w następnym denku na pewno będzie. No i się ucieszyłam, bo akurat ta była na promocji. A i jeszcze takie serwetki, bo wiecie co, na Skoroszach już Pepco jest otwarte, ale chciałam wejść, ale pani powiedziała, że jest za dużo osób, więc mówię, kurde, nie będę czekać, nie? No i właśnie w Rossmanie kupiłam takie... serweteczki. No ja je już miałam kiedyś, bardzo są fajne. I kupiłam, słuchajcie, jeszcze lakier, bo bardzo lubię właśnie tutaj w tym Rossmanie. Nie wiem, jak w innych nie widziałam, ale właśnie Linne Premium. Słuchajcie, te lakiery. I taki naturalny, taki trochę, wiecie, jak to się mówiło, te manicure. No, takie naturalne, nie? Bardzo taki ładny kolor, trochę wpadający w róż. Jezu, była nazwa, nie wiem, teraz mi wyleciała z głowy. Tutaj właśnie kupiłam też farbę, słuchajcie, bo ja stosuję Joannę, ale Garniera Natural, słuchajcie, bo odcień 8 tak mi się spodobał i teraz tak może na wyrównanie, trochę rozjaśnienie, bo teraz to słońce rozjaśnia mi włosy, to trochę... Może taki kolor następnym razem. No i pani mi da gazetkę. Skarb. Pierwszy numer, wiosna 2020. Nie wiem, tak pooglądam sobie. W ogóle nie kupuję, wiecie, prasy. Kiedyś to tylko, przecież o świecie dowiadywaliśmy się z prasy. No mówię, dobra, wezmę. Fajna okładka. Fajny, naturalny make-up, no make-up. Więc mówię, dobra, wezmę. Także jadę dalej, słuchajcie. Odezwę się później. Oj, słuchajcie, weszłam tutaj do Lidla, ale nie chciało mi się za bardzo łazić.
I tylko takie kwiatuszki kupiłam, bo chciałam kupić więcej, ale w większej parce były białe, a ostatnio miałam białe, więc a czerwone były tylko takie małe, ale ładne. Także żegnam się z Wami kwiatowo, bo myślę, że ten vlog może być długi dosyć. No, a ja ruszam, żegnam się z Wami kwiatowo, wiosennie. Widzimy się niedługo w następnym vlogu. Trzymajcie się zdrowo. Ryneczek z Lidla. Trzymajcie się zdrowo. A dawno nie miałam czerwonych, bo smok to białe mi kupuje. Przeważnie. No, o, pan mi tutaj tak pięknie zajechał. Ale i tak to minę inaczej. O, następny. No i chłopaki. A chciałam tak na wprost. Pa, trzymajcie się zdrowo. Jadę dalej. Może bym jeszcze coś pogadała do Was, ale wiecie, ja lubię radyjko, muzyczkę. A jutro.